jest wiele koncepcji, mechanizmów świata. Niektórzy wciąż są za tym, że to szatan zsyła plagi nieszczęść, a inni za to widzą Boga tak mściwego jak kadbo. Kto by pozwolił na taką gamę nieszczęść, to tylko przypadek. Mówią ci co zwięźle, opisują w formułach świat. Każdy z nich szuka jedynej prawdy w domenie nauka. Jeśli chodzi o mnie, wierzę w prawo karmy, gdzie każdy za życie odpowiedzialny. Bóg stwarza świat, który ma pewne prawa. Wiesz, wszystko co zrobisz w końcu się zwraca. Niezły demiurg, prosty mechanizm. Radość za radość, a rana gdy ranisz. Ale jeśli myślisz, że to tylko fikcja, to poczytaj pracę Davida Hawkinsa. Mówił, wszystko do nas wraca, bo jest zapisane w bazie danych wszechświata. Wciąż działa karma, ta, to proste. Zanim coś zrobisz, zastanów się dobrze. Jak Wisz mówił, wszystko do nas wraca, bo jest zapisane w bazie danych wszechświata. Wciąż działa karma, ta, to proste. Zanim coś zrobisz, zastanów się dobrze. Czy kochasz życie w każdym przejawie? Czy może warunkujesz bycie na cudzej stracie? To ważne, co zasiejesz, to zbierzesz, bo każde ze zdarzeń wpływa na ciebie, na możliwość wydarzeń, twój los i kontekst. Lecz każdy ma szansę, by zrzucić gorset tych niepowodzeń na rzecz płaszcza szczęścia. Zacznij od teraz doceniać życia bez miar. Miłuj każdą chwilę, osobę czy zwierzę. Dawaj tego tyle, aż szala się przegnie. To jest piękne, ujrzysz zmianę w życiu. Szarość raz, dwa pęknie na rzecz kolorytu. Możesz to przyjąć, możesz też odrzucić. Możesz dać miłość, a możesz czuć ucisk. Ale jeśli myślisz, że to tylko fikcja, to poczytaj pracę Davida Hawkinsa. Jak Wisz mówił, wszystko do nas wraca, bo jest zapisane w bazie danych wszechświata. Wciąż działa karma, ta, to proste. Zanim coś zrobisz, zastanów się dobrze. Jak Wisz mówił, wszystko do nas wraca, bo jest zapisane w bazie danych wszechświata. Wciąż działa karma, ta, to proste. Zanim coś zrobisz, zastanów się dobrze.